Centrum testowe COVID-19 drive-thru uruchomiono w czwartek rano 4 czerwca w Ostrzeszowie. Miejscem przeprowadzania badań był teren należący do ośrodka sportu i rekreacji, a konkretnie parking tuż przy krytej pływalni Oceanik. W ciągu 2 dni planowano wykonać blisko 450 testów. Faktycznie one zawsze były kierowane tam, gdzie tych ognisk było najwięcej, natomiast zabiegi władz lokalnych, przychylność pana wojewody sprawiły, że również nasi mieszkańcy tu na miejscu w Ostrzeszowie mogą z tej okazji skorzystać. Znajdujemy się na terenie ośrodka sportu i rekreacji, ale dobraliśmy takie miejsce i taki plac, aby zapewniał on maksymalną przestrzeń, bezpieczeństwo, no i taką swobodę też w przygotowaniu dla Wojsk Obrony Terytorialnej, którym jesteśmy niezmiernie wdzięczni za naprawdę profesjonalne przygotowanie tych testów. Logistycznie całą akcję przeprowadziła Wielkopolska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, dla której Ostrzeszów był kolejnym miejscem na terenie województwa wielkopolskiego, w którym zorganizowano mobilny punkt pobierania wymazów Test and Go. Powstanie takiego punktu jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem planistyczno-logistycznym, dlatego wymaga zaangażowania wielu osób i środków. Bez wsparcia władz powiatu oraz miasta nie byłoby możliwe zorganizowanie tego punktu. W dniu dzisiejszym oprócz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają nas również żołnierze wojsk operacyjnych z 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych, 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych oraz 4 Pułku Przeciwlotniczego. Na placu wymazowym wyznaczonych zostało aż 5 stref: wyczekiwania, ewidencji, badania, odpoczynku oraz dekontaminacji. Całość badania nie powinna przekroczyć 10 minut dla pojazdu, który tutaj wjedzie. Badanie jest całkowicie bezpieczne. Osoba, która podda się badaniu, nie wysiada z pojazdu. Wszystkie czynności odbywają się w pojeździe. Żołnierze nasi są zabezpieczeni, przygotowani. Żołnierze, którzy pobierają wymazy, przeszli odpowiednie przeszkolenie, są ratownikami medycznymi. Wyniki znane mają być już po 3 do 5 dni. W akcji, jak podkreślał biorący udział w mitingu prasowym starosta Ostrzeszowski, zaangażowani są nie tylko żołnierze WOT, ale również pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jest potrzebne przeprowadzenie takich badań. Ono jest wykonywane siłami Wojsk Obrony Terytorialnej, natomiast również przy udziale naszych pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i tutaj jest pełna i dobra współpraca. Badanie Test and Go odbywa się bez konieczności wysiadania z samochodu, a po jego zakończeniu i opuszczeniu placu każdy pojazd zostaje zdezynfekowany. Co ważne, osoby, które nie mają możliwości przyjazdu własnym samochodem, mogły również poddać się takiemu badaniu. Wszystko to dzięki pomocy oferowanej przez Straż Miejską. W sumie z tej pomocy skorzystały 4 osoby. Badanie możliwe było po wcześniejszej rejestracji telefonicznej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pierwszego dnia zapisało się 209 osób i wszyscy skorzystali z tej możliwości badania. Wśród nich burmistrz Patryk Jędrowiak i starosta Lech Janicki. W piątek do godziny 9 zapisanych było kolejnych 158 ostrzeszowian.